Drugi raz trzeba to nagrać. Cześć, z tej strony CreepyTwoGame i dzisiaj witam was w odcinku przed galą, samą tygodniówką NXT. Nie patrzcie oczywiście na sam screen, który teraz widzicie, czyli ten zdobyty trofeum Respect. To jest po prostu wzięte z showcase'a cały na całość, na maksa zrobiony. Ja już mam prawie 50% tych osiągnięć, więc łatwo się je wbija. Chociaż nie wiem, ile jeszcze teraz wbiję, chociaż myślę, że tak, to 50 mi się uda. A więc bez zbędnego przedłużenia, najpierw było Monday Nitro, teraz czas przejść do NXT. Tygodniówki mniej chyba znaczącej od Raw i SmackDown, a więc czego możecie się spodziewać na tygodniówce NXT? Walka tag team? Nie wiadomo, jakkolwiek wyjdzie ten początek. To jest skomplikowanie, to wyszło. Nie wiem. Ja szczerze nawet nie rozumiem, o co chodzi z tym akcjami rywalizacji. Nie mam pojęcia po prostu. Czy będzie walka tag teamowa? Tutaj już sami widzimy, kto tutaj jest. Jinder Mahal i obok niego Shanky. Czy zmierzą się razem, żeby zawalczyć w tag teamie, czy jednak nie będzie tej walki tag teamowej? Coś się może zmieni. Może nie będą walczyć jakkolwiek w tag teamie, może zawalczą jeden na jeden Jinder Mahal kontra Shanky. Nic oczywiście nie spoilerując. Nie będę spoilerować na razie NXT. I fajnie mi się na razie nagrywa te zapowiedzi, bo też możecie wiedzieć, co będzie. Też próbuję jakoś nie spoilerować tego najważniejszego, co będzie na NXT lub na innych tygodniówkach. Jak to widzi jakkolwiek z galami Premium Live Event, które będzie za tydzień, ogólnie, nie ogólnie za tydzień, ale rozumiecie, zaraz dokończę. A więc, co jeszcze będzie przed nami? Debiut Ciampy, Tommaso Ciampa, debiutuje na NXT i w tym dniu, we wtorek, nagrywa Monday Nitro. Będę nagrywać kolejny odcinek, czyli odcinek czwarty. Odcinek trzeci już jest nagrany. Pewnie nagram jeszcze jeden lub dwa odcinki z MyGM, chociaż jak pewnie oglądaliście. Znaczy nie, będziecie oglądać. To zobaczycie, co tam się działo, bo naprawdę było dobrze. I zobaczymy, jakkolwiek. Więc też mówiąc o tym Premium Live Event, to będzie za tydzień. Chodząc na przykład, że za tydzień jest NXT, za tydzień będzie NXT, SmackDown i wtedy WrestleMania Backlash. TJ będzie robić podbudowę do WrestleMania Backlash. A więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i mojego gadania NXT.